Mieliśmy ostatnio nową debatę premium. Dzisiaj mamy nową konferencję prasową, a w związku z zmianami, które się dzieją w przestrzeni publicznej w naszym kraju, warto było zaprosić kogoś z legendarnego radia. I naszym gościem jest dzisiaj redaktor sportowy programu Trzeciego, Krzysztof Poniewski. Cześć, Krzyśku. Cześć Marek, dzień dobry. Chciałem zapytać, jak się ma cała trójkowa społeczność w tym momencie, w roku No, 2024? nie będę kłamał, że sytuacja zmieniła się 180%. Naprawdę, jest zupełnie inaczej, jest dużo pogodniej, jest przyjemnie przychodzić do pracy w dużym skrócie. No, dyrekcja otwartą głowę ma też na sport no i szykujemy też kilka niespodzianek już na urodziny trójki sportowych, więc jest naprawdę spoko, jest naprawdę fajnie. Super, bardzo się cieszę, bo sam jestem trójkowiczem i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy trójki, bo ten klimat, on przetrwał i to jest ważne dla całej naszej kultury. Natomiast zanim przejdziemy do głównego wątku, czyli obecności trenerów w waszym radio, chciałem cię zapytać, jak ty w ogóle trafiłeś do trójki? Jak to się wydarzyło? Wiesz co, ja jestem historykiem z wykształcenia. Wiele lat temu to było przed mundialem chyba w Niemczech. Ja pracowałem wówczas krótko w IPN-ie, w Instytucie Pamięci Narodowej. Była taka dosyć pozytywna moda na IPN. I znalazłem dokumenty o inwigilacji polskich piłkarzy na mundialu w Meksyku. Okay. I napisałem o tym artykuł. No i ten artykuł się sprzedał na Pniu, wykupiła go Polityka i zrobiło się bardzo głośno, bo wtedy jeszcze nikt o inwigilacji sportowców nie pisał. No i trafiłem do telewizji polskiej na taki program historyczny właśnie poświęcony temu tematowi. Prowadził go Krzysztof Skowroński. No i wpadłem mu w oko. Miałem wtedy jeszcze dużo więcej energii i zapału i bardzo mi się chciało, zresztą marzyła mi się praca dziennikarza sportowego, bo zawsze sport kochałem chyba bardziej niż historię. Jeszcze tylko ci przerwę na moment, bo dzisiaj jesteś w koszulce Zizou z 98 roku, więc nie posądzam cię o brak energii czy entuzjazmu. No tak, ja jestem z kościoła Zinedina Zidana, tobie się też oczy uśmiechają, więc ty chyba też. Tak, pierwszy mundial, który widziałem na własne oczy. No tak, ja pamiętam jeszcze wcześniejszy ten ze Stanów Zjednoczonych, natomiast Zizou był ikoniczny, był wspaniały i przyznam szczerze, że jestem zdziwiony trochę, że zrobił taką wielką karierę trenerską też, bo nie posądzałem go o to, że będzie tak znakomitym szkoleniowcem i bardzo cenię to, jak on tą swoją karierą szkoleniową kieruje, że robi to w taki sposób interwałowy. Pracuje, potem znika, pewnie za moment znów wróci. No i trafiłem do tej telewizji, wpadłem w oko Skowrońskiemu, on potem został dyrektorem trójki i zaproponował mi, żebym dołączył do redakcji sportowej. Opiekował się mną Michał Olszański, on jest moim radiowym tatą, zawsze będę to mówił, podkreślał na każdym kroku, przyjaźnimy się do dziś, on mnie wprowadzał w te takie szczegóły pracy dziennikarskiej. Nauczyłem się bardzo dużo też od Tomka Gorazdowskiego, od Michała Gąsiorowskiego. Trafiliśmy razem do redakcji z Adamem Maleckim i razem żeśmy szli też przez wiele lat. Szkoła życia, cudowna praca, radio ma swój urok. Miałem też przyjemność pracować z legendami trójki i z Markiem Niedźwieckim, i z Wojciechem Manem, podpatrywać, jak oni to robią. Naprawdę fajnie było móc tu trafić, gdzie jestem. I no, pewnie też dlatego tej pracy nie zmieniłem, pomimo tego, że ostatnio było naprawdę bardzo, bardzo trudno, ale mam nadzieję, że opłaciło się czekać. Gratulujemy wytrwałości i obyś zbierał tej, cała trójka zbierała owoce tej wytrwałości. Okej, mówisz o początkach, natomiast jeszcze bardziej ciekawi mnie, kiedy trafiłeś do trzeciej strony medalu, bo wiemy, że to jest taka koronna audycja sportowa trójki, prowadzona w bardzo określony sposób. I kiedy tam zacząłeś swoją działalność? Dość szybko, bo ja tak naprawdę zacząłem właśnie współpracę z trójką od trzeciej strony medalu, bo to był taki poligon. No i Michał Olszański właśnie zaproponował mi, żebym zrobił kilka wywiadów, a może ja sam to zaproponowałem i oni to kupili. Chodziło o wywiady z trenerami czołowych klubów ekstraklasy w przerwie zimowej. I mój pierwszy wywiad, nawet ostatnio widziałem Dariusza Wdowczyka przy okazji meczu Ligi Mistrzów w Polsacie. Przypomniałem sobie, że z nim robiłem pierwszy wywiad. Mieliśmy blisko, bo on był wówczas trenerem Legii, więc miałem rzut beretem z trójki.
Nauczyłem się wszystkich pytań na pamięć. Drżał mi głos, byłem totalnie zestresowany, natomiast jakoś to poszło i pamiętam, że pan Darek był dla mnie naprawdę bardzo, bardzo wyrozumiały. To była super rozmowa, bo on widział, że ja się stresuję i że jestem no po prostu nowy tutaj, a on miał mnóstwo spokoju, takiego zrozumienia i po prostu udzielił mi bardzo fajnego wywiadu. Potem pojechałem, słuchaj, to też jest ciekawa historia, bo wtedy trenerem Wisły Kraków był Adam Nawałka i pojechałem do Krakowa. I Adam Nawałka wtedy udzielał zupełnie innych wywiadów niż wtedy, gdy został trenerem reprezentacji Polski. To była super rozmowa w kawiarni Wisły Kraków. Jedliśmy jakieś ciasto, piliśmy kawę i ta rozmowa się naprawdę pięknie sączyła i nie odpowiadał takimi bonmotami, tylko to było naprawdę no, taki wywiad sensu stricte. Natomiast potem, słuchaj, ja naprawdę miałem dobre wejście. Potem pojechałem na rozmowę z Orestem Lęczykiem, który prowadził GKS Bełchatów. I trenowali, słuchaj, w Skierniewicach. Pojechałem do tych Skierniewic i uprzedzał mnie Michał Olszański, że z nim się może. Oni się przyjaźnili, więc to był jakiś tam jakaś karta przetargowa, bo Michał powiedział, że przyjeżdża do niego, do Oresta, do pana Oresta, młody gość, niech, i tam porozmawia z nim, nie bądź dla niego zbyt ostry. Ale on mi mówił, Michał, wówczas przed tą rozmową, żebym się szykował, że może być ciężko. No i rzeczywiście tak było. Pamiętam, że jak jakieś pytanie go interesowało. No to zapalał się, odpowiadał, ale jak uznawał jakiś zaszlampowy, to co to za głupie pytanie. Także taki był mój początek w trzeciej stronie medalu. No już potem wszedłem, robiłem coraz więcej rzeczy takich właśnie wywiadowych, materiałów, a do samodzielnego prowadzenia trafiliśmy wtedy, kiedy były Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, bo Tomek Gorazdowski, Michał Gąsiorowski musieli wyjechać i my z Adamem Maleckim jako ci młodzi w redakcji, którzy byli z doskoku, no, zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę i zaczęliśmy prowadzić od 2008 roku trzecią stronę medalu. Okej, okay. I co czyni tą audycję taką wyjątkową, twoim zdaniem? No bo masz większą wiedzę niż ja a propos rynku radiowego, tak? Ja mogę ze swoich obserwacji stwierdzić, że trochę ta audycja była pionierska, dlatego że radio, którego wymiennie słucham z Trójką, czyli Radio Gdańsk, ma podobną audycję, relacja z boisk i stadionów. I prowadzi ją Włodzimierz Machnikowski. Nie wiem, czy znasz tego No, znam Włodka, dziennikarza. oczywiście. Znam Natomiast Włodka, jest tak. to jedna z Ten genial. najważniejszych radiowych postaci tutaj na terenie naszego województwa. I moim zdaniem wasza audycja była takim, wyznaczała jakiś trend, ale i kierunek dla sportowych audycji radiowych, bo wydaje mi się, że nie jest łatwo robić sport w radio ogólnie. Jaka jest twoja impresja w tej kwestii? Wiesz co, Marek, nie mam wrażenia, żeby było trudno robić sport w radiu. Takie pierwsze wrażenie. Nie, ja tą audycję tworzyłem, myślę, o trzeciej stronie medalu. Ja przyszedłem de facto na gotowe. Chłopaki wypracowali wcześniej tę formułę, czyli wspomniany Michał, Tomek i Michał Gąsiorowski. Wcześniej mówiłem o Michale Olszańskim. I wydaje mi się, że największym jej atutem od zawsze do dziś, bo wracamy na te stare tory, była jej różnorodność. Mnogość tematów. W tej audycji zawsze było miejsce dla mainstreamowych oczywiście dyscyplin, ale także dla tych, które są niszowymi. I uważam, że to ją wyróżniało, że tu każdy znalazł swoje miejsce i tych tematów zawsze było bez liku. To nigdy nie było tak, żeby są aż dwa czy trzy tematy, tylko potrafiliśmy robić o hokeju podwodnym tak samo jak o, wiesz, o Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. I trochę cierpiała na tym audycja, nawet bardzo w ostatnim czasie. No ale to się od kilku tygodni zmieniło i wracamy właśnie na te tory, że szukamy trochę innych tematów, nie tylko piłka, nie tylko siatkówka, skoki czy tenis. Okej, no ja miałem przyjemność wziąć udział jako gość w waszej audycji, więc Na przykład. potwierdzam, że niszowość to jest jeden z atutów, poza fajnym, dynamicznym prowadzeniem. No bo wiesz, Natomiast Marek, wiesz o co chodzi? Chodzi o to, że wysiłek podczas treningu, trud sportowca i sportowiec jako człowiek sam w sobie jest przecież tak samo interesujący w piłce nożnej, w skokach, jak w windsurfingu, czy w, no nie wiem, czy w. No, szukam teraz jakiejś innej dyscypliny niszowej, czy na przykład, no oczywiście, w rugby i mógłbym tak wymieniać długo. No, tak mi się po prostu wydaje. No i de facto tak jest. Ci ludzie, mało tego, ci ludzie z tych sportów mniej popularnych są często bardziej interesujący od tych z tych bardziej popularnych, bo oni są troszeczkę
no mówiąc kolokwialnie, zmanierowani, bo udzielają wielu wywiadów i troszeczkę im się to nudzi, a ci, którzy tych wywiadów udzielają mniej i rzadziej jest do nich dostęp, mają w sobie więcej pasji, takie mam wrażenie. Może nie to, że mają więcej pasji, ale chętniej po prostu z dziennikarzami rozmawiają. Jadę dzisiaj do Krakowa na kawaliadę, na takie zawody hipiczne, międzynarodowe i wcześniej byłem w Poznaniu na takich zawodach, nigdy wcześniej nie byłem. No i byłem urzeczony tym, jak super się z tymi jeźdźcami rozmawia, jak oni mają wiele do powiedzenia, jak kochają konie, jak kochają te swoje zwierzęta, jaka to jest symbioza pomiędzy nimi. Przyjaźnię się z Pawłem Tarnowskim, jesteś nad morzem, to jest taki znany windsurfer, który został ostatnio wicemistrzem świata w klasie olimpijskiej IQ Foil. I no, w związku z tym, że mogłem z tymi windsurferami, dzięki temu, że trójka ma taki format sportu, a nie inny, trzecia strona medalu, też jeździć po całym świecie, mogłem poznać tych ludzi wspaniałych, Przemka Ponta Tarnowskiego, nie, to Paweł Tarnowski, Przemek Miarczyński, Zosię Klepacką, Piotrka Myszkę i Radka Furmańskiego. I nagle się okazuje, że ci ludzie są niezwykli, niesamowici, mają wiatr i słońce we włosach. Okazuje się, że Paweł Tarnowski w prostej linii pochodzi od założyciela rodu Tarnowskich z Pytka z Melsztyna i ma rozsianą arystokratyczną rodzinę po całym świecie. I takie rzeczy wychodzą dopiero wtedy, kiedy możesz z nimi być. A jak ktoś ma się dowiedzieć, że ten Paweł jest tak interesującą osobą? No, no właśnie, i poruszasz bardzo fajny wątek, bo chciałem przejść do niewielkiej obecności trenerów piłkarskich w radio. I to jest ciekawe, że zacząłeś od tego, że sam jeździłeś i rozmawiałeś z trenerami piłkarskimi na potrzeby audycji. A dzisiaj mam wrażenie, że tych trenerów jest dość mało, jeżeli chodzi o rozmawianie z nimi. Ostatnio była trenerka Nina Patalon, tak? Selekcjonerka reprezentacji polskich kobiet, którą pozdrawiamy i która bardzo fajnie rozwija tą drużynę. Natomiast myślę, że słuchacze radiowi też chcieliby usłyszeć, co trener na przykład reprezentacji Polski, czy to dorosłej, czy młodzieżowej, ma do powiedzenia. A ostatnim takim, który był w polskim radiu, jest bodajże trener Czesław Michniewicz, o ile dobrze pamiętam. Z czego to wynika twoim zdaniem? Czy jest aż taki duży przesyt w mediach internetowych? Nie wiem, jest dużo portali, moglibyśmy wymieniać takich wyspecjalizowanych piłkarskich. Natomiast piłka nożna to nie jest tylko ta bańka, tylko to jest fenomen społeczny i chyba warto, żeby trenerzy wypowiadali się w szerszej skali. Nie, no absolutnie, że tak. Myśmy trochę ulegli, wiesz co, w ostatnim okresie takiemu pomysłowi poprzedniej dyrekcji na to, żeby kręcić się tylko wokół takich dużych nazwisk. I jeżeli masz się kręcić wokół dużych nazwisk, to szalenie ciężko jest zaprosić selekcjonera dorosłej reprezentacji Polski. To jest podstawowa trudność. Ja przyznam szczerze, że trochę od piłki odszedłem, dlatego że no, właśnie przez ten ciężki dostęp do topowych piłkarzy, do topowych trenerów. Jak zadawałeś mi to pytanie, to tak naprawdę zastanowiłem się, dlaczego nie próbowałem zaprosić do audycji trenerów z niższych kategorii wiekowych. I rzeczywiście. Chociażby trener Budalski robił w zeszłym roku furorę na poprzez przykład Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata do lat 17. I wiesz co, i to jest bardzo dobry pomysł, żeby takich młodych gości tutaj ściągać, bo pewnie jest ich łatwiej ściągnąć, bo po prostu pewnie są mniej zajęci, nie muszą tak dużo podróżować jak selekcjoner pierwszej reprezentacji. I wiesz co, będziemy to robili, no. Będziemy to robili, bo powinniśmy to robić, bo słusznie zauważyłeś, że piłka nożna jest fenomenem społecznym. I gdybym, no mój syn też gra w piłkę, razem oglądamy mecze, ja sam też grałem w piłkę, więc no nie ma i nie będzie popularniejszego sportu na świecie. Ostatnio stoczyłem dyskusję z moim znajomym, którego dawno nie widziałem, który uważa, że piłka wymaga natychmiastowych zmian, reform w przepisach, bo bardzo trudno się ją ogląda i zapytał mnie, ja powiedziałem, że w ogóle tak nie mam takiego zdania, że siłą piłki jest to, że jest konserwatywna. I on mnie zapytał o to, czy pamiętam kiedykolwiek, oglądałem ostatnio cały mecz od pierwszej do 90 minuty, nie wstając, nie zaglądając do telefonu. I coś w tym jest, natomiast po prostu chyba tak są takie czasy. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie, czy ty też uważasz, że piłka powinna się zmieniać? To jest jeden z wątków książki, którą piszę ze swoim przyjacielem. Pozdrawiam Janka Marcinkowskiego, który obchodził wczoraj urodziny. I
Myślę, że finał Mistrzostw Świata w Katarze rozwiał wszelkie wątpliwości a propos formatu piłki nożnej. Dla mnie ciągle i wciąż jest niezwykle pasjonująca i to jest kwestia przygotowania zawodników i całych sztabów też do meczu, bo sytuacja może się zmienić tak dynamicznie w trakcie spotkania. Nie wiem, ktoś się poślizgnie, dostanie czerwoną kartkę albo nie trafi czysto i wszystko się zmienia. Więc to jest temat w ogóle na inną Na inną dyskusję. dyskusję. Natomiast wracając do obecności trenerów w radio, kiedyś ona była większa, bo pewnie radio było też bardziej popularne, prawda? Nie było tyle źródeł dostępu informacji. Mówię tutaj głównie o internecie, dlatego że obserwuję też zmiany, jakie dzieją się u was i widzę, że rozmowy, które są na antenie, trafiają na YouTube. Czyli pełnicie też taką formę trochę podcastu. I chciałbym cię zapytać, czy to mimo wszystko będziesz w tą stronę podążać? Bo wiemy, że radio ma tą zaletę, że nie widać, trzeba sobie wyobrazić rozmówców, prawda? Słyszymy ich głos, natomiast nie widzimy tego, jak oni się zachowują, jak oni gestykulują. I myślę, że to jest duży atut radia, wywiadów radiowych, że trener może sobie pozwolić na więcej, bo nie widać tej jego mowy ciała, tego, czy jest wyluzowany, czy zestresowany. Rozumiesz, o czym mówię. Natomiast Tak. wrzucanie rozmów właśnie z wizją odbiera ten atut w pewien sposób radiu i sprawia, że to staje się podcastem w pewien, czy wideokastem, czy to w tą stronę będzie szło? Bo wydaje mi się, że podcasty spełniają taką rolę właśnie audycji radiowych. Kiedyś nie było w ogóle podcastów, wszystko się działo w radio. Wiesz co, Marek, jakby zgadzam się z tego, przede wszystkim z tą tezą, którą postawiłeś, że łączenie wywiadu radiowego z wywiadem wideo odziera ten wywiad radiowy z pewnego uroku, z pewnego czaru, z pewnych takiej właśnie kwestii niedopowiedzenia w sprawie wizji. Ja jestem przeciwny nagrywaniu wywiadów radiowych na wideo. Absolutnie. I jak mogę, tego unikam. Nie, sam tego nie lubię i uważam, że medium publiczne, jakim jest Polskie Radio, nie powinno iść w tę stronę. Widzę, że robią to radia komercyjne. To po pierwsze. Po drugie, przyszłość radiowa jest podcastowa. Jest podcastowa, ale nie wideokastowa. Podcastowa, czyli powinieneś mieć móc możliwość posłuchania dłuższej rozmowy, no bo nawet trzecia strona medalu jest, ma pewne ograniczenia, nawet no po prostu ma ograniczenia czasowe. Jak się mówi u nas w radiu, antena nie jest z gumy. I możesz zaprosić takiego trenera i porozmawiać z nim, nie wiem, 8 minut, czy 2 razy po 5 minut. I to by było na tyle. Natomiast gdy jest nagrywany wywiad i szykowany do audycji, no to zawsze można zrobić to w ten sposób, że jeżeli trener nie może przyjść na żywo, możemy nagrać taką rozmowę i zrobić takiego paralajwa. I wtedy cała rozmowa powinna mieć formę podcastową i powinna być do słuchania dla pasjonatów, no bo wiadomo, że w samochodzie ktoś, kto jedzie, posłucha sobie tych 8 minut, ale gdy odeślemy do tego, że mamy tę rozmowę w dłuższej formie, ja mam taką rozmowę w zanadrzu z Szymonem Marciniakiem, która trwała kilkanaście minut, a też będę musiał wyciąć z niej 5, ale chciałbym móc, żeby słuchacze wysłuchali całej tej rozmowy, bo jest naprawdę bardzo ciekawa. Więc to jest przyszłość radia i wydaje mi się, Marek, po rozmowach z szefami nowymi, to w tę stronę będzie skręcało. Po prostu będziemy też podcasty, będzie pewne zajawienie antenowe na antenie, natomiast będziemy odsyłali do podcastów, gdzie będzie dłuższa forma. Ja nie widzę innej szansy na rozwój też polskiego radia, bo na przykład Radio 357, które powstało na gruzach Trójki, poszło w tę stronę i robią to świetnie. Tym bardziej, że nowa dyrektorka Polskiego Radia Trójki, pani Agnieszka Szydłowska, to zaznaczała w pierwszej swojej wypowiedzi, że będzie chciała przywrócić wartość słowa do radia. I właśnie mam takie wrażenie, że wrzucanie rozmów radiowych z wizją, tak jak mówisz, odbiera ten urok, ale odbiera urok samego słowa, bo często zwracamy uwagę na wiele rzeczy dookoła. Natomiast to słowo nam ucieka i mamy mnóstwo takich sytuacji. Mówisz o
jeździ samochodem, ale ludzie dzisiaj robią różne rzeczy i słuchają podcastów. Więc 100% racji. 100% racji, Marek. wydaje mi się, że to ma sens i będzie dobrze odebrane przez trenerów, dlatego że trenerzy będą mogli pewne rzeczy ukryć właśnie. A co twoim zdaniem, z twoich doświadczeń trener może ukryć w radio? No chociażby irytację, może też ukryć, wiesz, nie wiem. Wydaje mi się, że atutem radia jest to, że nie musisz się na przykład, wiesz, specjalnie do tego wywiadu szykować, stroić, golić, pamiętać, że masz, nie wiem, nienaganną fryzurę. To radio to jest akurat ogromny atut radia i sam wiem po sobie, dlatego nigdy nie chciałem pracować w telewizji, bo nie zawsze trzeba być po prostu, wiesz, jak spod linijki, więc to jest na pewno atut. Poza Czyli tym, wiesz radio co, tak Marek? naprawdę pozwala być sobą, tak bardziej, tak naturalniej. Tak uważam. Wiesz co, radio ma swój klimat, ma swój urok. Wiesz co, wejście do studia, które no jest, nie ma ostrego, właśnie, słuchaj, to jest ta podstawowa różnica, że jak idziesz na wywiad telewizyjny, to muszą cię po prostu dopalić lampami, mówiąc kolokwialnie. Czyli musi być bardzo widno i to przeszkadza już, to spina. To sam wiesz, że jeżeli masz wycelowaną lampę w twarz, to zanim się z nią oswoisz, to trochę czasu mija, poza tym do końca nigdy nie będziesz w pełni rozluźniony. A radio i dziennikarze radiowi moim zdaniem mają taką umiejętność, żeby ludzi wprowadzić w rodzaj takiej po prostu ciekawej rozmowy, dyskusji. No jest taki specyficzny, bardzo pozytywny mikroklimat radiowy. Okej. Sam zobaczysz, jak do mnie, przyjedziesz, jak wejdziesz do studia. Jest takie przygaszone światło, realizator za szybą, mikrofony, słuchawki. Jest przyjemnie po prostu. Na pewno się skuszę. Zapraszam. Na koniec chciałbym zapytać ciebie, kto wygra euro? No, trudne pytanie, wiesz co? Natomiast siedzę w koszulce reprezentacji Francji, patrząc na potencjał trójkolorowych, no to moim zdaniem oni są absolutnie faworytem numer jeden. Ale ja zawsze też kibicuję reprezentacji Niemiec i oni są w totalnym kryzysie. Natomiast będą grali u siebie i gdzie się przełamać, jak nie u siebie. Ucieszyłem się bardzo, słysząc wczoraj, że Toni Kroos wraca do Die Mannschaft. Julian Nagelsmann ma mnóstwo energii, jest młodym gościem, więc mam nadzieję, że tę energię w nich tknie i że się odpalą A czarny u koń siebie. w turnieju? Czarny koń Może turnieju. biało-czerwoni? No dobrze, to powiem szczerze, absolutnie tak nie uważam. Uważam, że reprezentacja Polski pod wodzą Michała Probierza idzie w bardzo złą stronę i że to był fatalny wybór Cezarego Kuleszy. I nie uważam, żeby Michał Probierz zrobił cokolwiek dobrego z reprezentacją Polski. Poza tym mamy niezbyt zdolne pokolenie, to też trzeba o tym powiedzieć. Nie mamy piłkarzy, którzy moim zdaniem w najbliższym czasie będą w stanie rywalizować z najlepszymi na poziomie międzynarodowym. Trochę pesymistyczna wizja, ale też realna. Twoje zdanie, masz do niego pełne prawo. Okej, to jeżeli nie Polska, to kto czarnym koniem? No zastanawiam się, kto tu może być czarnym koniem. No bo nie mogę powiedzieć, że czarnym koniem będzie na przykład Hiszpania, prawda? No bo to będzie zawsze jeden z faworytów. No, Hiszpania Ja wygrała lubię. ostatnio Ligę Narodów, nie? Więc No to właśnie, jest więc wiesz co, drużyna, ja która lubię. już coś zdobyła z tym trenerem. Też de Może w facto końcu. przedłużył ostatnio kontrakt Luis de la Fuente. No właśnie, więc może Turcja, bo miała być czarnym koniem na poprzedniej dużej imprezie, nic z tego się nie wyszło. Może Dania, więc na którąś z tych ekip chyba bym postawił. Okej, dobrze. Czy chciałbyś coś nam przekazać jeszcze na sam koniec? Nam, widzom naszego projektu, ale też no, trójkowym słuchaczom. Po pierwsze, Marek, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i obliguję się do tego, że będą się w trzeciej stronie medalu pojawiać trenerzy, młodzi trenerzy, bo ich brakuje w naszej przestrzeni i trzeba ich po prostu z powrotem przywrócić na naszą antenę. I chciałbym Was wszystkich, drodzy Państwo, namówić do tego, żeby wracać i słuchać z powrotem programu trzeciego, bo jest zupełnie inna energia. To radio będzie pewnie nieco inne niż było do tej pory, ale mam wrażenie, że będzie ciekawsze. To, co zapowiadała nowa dyrektorka Agnieszka Szydłowska, powoli już się dzieje, a trzecia strona medalu od kilku tygodni wróciła na właściwe tory. I znów będzie różnorodnie, znów często będzie niszowo, będzie też mainstream, będzie piłka nożna, ale właśnie w wydaniu, mam nadzieję, nieco młodszym,
i gorąco zapraszam, żeby słuchać nas w niedzielę. Niebawem wracamy najprawdopodobniej do starej godziny, czyli będziemy znów od 17 do 19, a nie tak jak jest teraz od 16 do 18. Także wracajcie do trójki, wracajcie do trzeciej strony medalu.